W dzisiejszej plotkarni będzie troszkę niegrzecznie. Pokażemy Wam wybryki pijanych gwiazd. Plotkarnia. Zaczniemy od Borysa Szyca. Aktor swego czasu po imprezie, zamiast złapać taksówkę, postanowił wrócić do domu swoim Audi A5. Daleko jednak nie zajechał. Na warszawskim Placu Bankowym złapała go policja. Borys miał prawie 0,7 promila alkoholu we krwi. Gwiazdor za swój wybryk stracił prawo jazdy na 2 lata. Plotkarnia. Podobno Edyta Olszówka, gwiazda serialu Samożycie, dla rozluźnienia często sięgała po kieliszek wina. Z różnym skutkiem. W 2006 roku aktorka stała się bohaterką skandalu. Na pokładzie samolotu Olszówka wypiła kilka kieliszków szampana, który szybko zaszumiał jej w głowie. Kiedy stewardessa odmówiła jej podania większej ilości alkoholu, ta rzuciła się na nią z pięściami. Plotkarnia. Izabela Trojanowska wyznała kiedyś, że za dużo piła. Podobno już uporała się z tym problemem. Jednak zastanawiająca jest awantura, którą wywołała na moskiewskim lotnisku, wracając z festiwalu polskich filmów Wisła. Złośliwi mówią, że Trojanowska wypiła o jednego drinka za dużo i straciła nad sobą kontrolę. Plotkarnia. W popularnym Klanie gra odpowiedzialnego doktora Lubicza. W rzeczywistości Tomasz Stockinger jest całkiem inny. Aktor swego czasu usiadł za kierownicą, mając 2,3 promila alkoholu we krwi. Spowodował wypadek i uciekł. Dodajmy, że kiedyś aktor był twarzą konkursu A z bezpiecznej jazdy. Jednym słowem, wstyd, panie Tomku, wstyd. Andrzej Chyra to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. I nie chodzi tu jedynie o ostatnie lata. Nie ma postaci, której pan Andrzej by nie zagrał. Niestety, aktor nie wylewa za kołnierz i nie raz i nie dwa w kolorowej prasie ukazały się zdjęcia, na których widać pijanego aktora. Na jednym ze zdjęć Chyra publicznie oddaje mocz, innym razem tarza się po chodniku z przygodnie spotkanymi kobietami. Jaka jeszcze pijana gwiazda zasłużyła na miejsce w naszym dzisiejszym odcinku? Forum na dole już czeka na Wasze wpisy, a ja przypomnę adres plotkarnia@wp.tv, pod który wysyłajcie swoje pomysły na dalsze programy. Cześć!